Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Michał, witam w kolejnym odcinku, a dzisiaj będzie bardzo ciekawie i interesująco, ponieważ porozmawiamy o polskich śladach historycznych w Lipsku. A ze mną jest harcmistrz, pedagog, autor książek, przewodnik po Wrocławiu PTTK w Polsce, a także w Lipsku i osoba, która robi bardzo wiele dla polskości w Lipsku i dla Lipska. Rafał Ryszka. Dzięki, cześć. Witam. Rafał, zanim zaczniemy, chciałbym na początku powiedzieć, Rafał ufundował właśnie książkę, będzie do wygrania, w dzisiejszym filmie zrobimy konkurs, także żeby ją wygrać, oglądajcie uważnie cały film, na koniec zostanie zadane pytanie i będzie trzeba w komentarzu napisać odpowiedź. Tak, książka jest bardzo ciekawa, bo to jest leksykon. Właśnie my szukamy śladów polskości w Lipsku, natomiast książka jest o polskich śladach w Niemczech. Także ciekawy temat, dosyć gruba pozycja, dużo informacji, dużo wiedzy. Warto. Tak, przed nami bardzo ciekawe miejsca. Odcinek poprowadzi dla Was Rafał, a ja oddaję mu głos i przenosimy się w naprawdę fajne i ciekawe polskie historyczne lokalizacje w tym mieście. Jesteśmy na Augustusplatz, to jest komunikacyjne centrum miasta. Tutaj krzyżują się ważne szlaki tramwajowe, komunikacyjne, ale to, co tutaj warto pokazać, to jest między innymi ta ławeczka. Tutaj możecie zobaczyć Kraków, Krakau do Krakowa. Mamy dokładnie z tego miejsca 552 km. Mianowicie od roku 73 Kraków jest miastem partnerskim Lipska. To zostało później odnowione w 95 roku. Ta współpraca jest dosyć taka aktywna. Sporo się dzieje też w takim wymiarze kulturowym, ale i gospodarczym, i studenckim, i akademickim, i kulturowym. Mianowicie to jest też efekt tego, że Kraków i Lipsk znajdują się na bardzo ważnym szlaku takim handlowym, to się nazywa Via Regia, szlak królewski, który łączy powiedzmy wschód z zachodem Europy albo zachód ze wschodem, zależy jak popatrzymy. Trasa, która łączy Lwów, łączy Kraków, łączy Opole, łączy Wrocław, łączy Drezno, właśnie Lipsk. Frankfurt nad Menem, Erfurt wcześniej i leci dalej na zachód. Niektórzy to łączą z drogą pielgrzymską, Santiago do Santiago, Jakobsweg, Droga Świętego Jakuba. W każdym razie oś wschód-zachód i te relacje Kraków-Lipsk są bardzo żywe i do tej pory przynoszą obu miastom korzyści. Tutaj z tej strony widzimy Uniwersytet Lipski. To też taka troszkę historia, może nie tyle już bezpośrednio związana z Polską, z polskością, z Polonika Lipskie, ale na pewno ze Śląskiem, mianowicie drugi najstarszy uniwersytet w Niemczech. W 1409 roku, kiedy profesorowie i studenci z Pragi, z Uniwersytetu Karola z Pragi właśnie wywędrowali szukając miejsca dla siebie po tych niepokojach husyckich. Właśnie w klasztorze dominikanów w tym miejscu znaleźli, że tak powiem, przystań. Pierwszy rektor, który tutaj był, to był Johannes Otto von Münsterberg. To był Ślązak. Münsterberg to są Ziembice na Dolnym Śląsku, na południe od Wrocławia i właśnie ten Johannes Otto z Ziembic, byśmy dzisiaj powiedzieli, był tutaj pierwszym profesorem, pierwszym rektorem. Jeżeli jesteśmy już na Augustusplatz, jeszcze trzeba powiedzieć na pewno jedno zdanie o Gewandhausie, jednej z największych, z najważniejszych filharmonii na świecie, na pewno w pierwszej dziesiątce takich filharmonii. A tutaj też taki ślad śląskości, Kurt Mazur, pochodzący z Brzegu, kapelmistrz i dyrygent wieloletni właśnie w lipskim Gewandhausie. Kurt Mazur. Znajdujemy się dalej na Augustusplatz. To jest takie miejsce dosyć symboliczne i charakterystyczne w historii najnowszej Niemiec. Na pewno w historii NRD, ale też stosunków polsko-niemieckich, Niemiec wschodnich, Niemiec zachodnich. Mianowicie tutaj na tym placu i kilkaset metrów dalej przy kościele świętego Mikołaja, przy Nikolajkirche, pod koniec lat 80. miały miejsce zebrania, spotkania. Oczywiście one zaczęły się najpierw przy Nikolajkirche. W każdy poniedziałek, co tydzień o godzinie 17 odbywały się tam nabożeństwa ewangelickie w intencji pokojowych przemian w NRD. I największe takie właśnie manifestacje miały miejsce w 89 roku, kiedy cały ten plac przy kościele świętego Mikołaja i tutaj okoliczne ulice były wypełnione tłumami ludzi.
wszyscy żądali, wszyscy tutaj skandowali, otoczeni oczywiście Stasi, służbami NRD-owskimi. Jesteśmy narodem, wir sind ein Volk. I to właśnie zaczęło się tutaj. Dlatego ta tablica nie jest poświęcona Solidarności, nie jest bez jakiegoś związku z tymi wydarzeniami, ponieważ musimy pamiętać o tym, musimy wiedzieć o tym, że Lipsk jest tak samo ważny w historii i w świadomości Niemiec, jak dla Polaków Gdańsk. Gdańsk, miejsce, gdzie narodziła się Solidarność. Lipsk, miejsce, gdzie narodziła się ten ruch, który doprowadził do upadku muru berlińskiego. Właśnie Nikolaj Kirsch, właśnie nabożeństwa ewangelickie, właśnie Montagsdemonstration, czyli manifestacje i nabożeństwa poniedziałkowe, ewangeliccy pastorzy z superintendentem Friedrichem Magiriusem na czele. Także te wszystkie wydarzenia miały miejsce bezpośrednio na tym placu i okolicznym kościele świętego Mikołaja. To jesteśmy w następnym miejscu ciekawym i związanym z Polonią, z polskością w Lipsku. Mianowicie jesteśmy na granicy dzielnicy Schönefeld i dzielnicy Taucha. Tutaj zaraz obok jest Heiteblick, mianowicie Tauchaerstrasse, Heiteblickstrasse. Tutaj, gdzie jest pomnik taki z czerwonego piaskowca, z porfiru i te włożone na środku takie wyobrażone szyny kolejowe. To jest pomnik dla zamordowanych, dla robotników, którzy w czasie II wojny światowej od roku 1943 do kwietnia 1945 pracowali tutaj na tym terenie. Mianowicie tutaj znajdowały się warsztaty Erla Maschinenwerk. To były zakłady, które remontowały części do samolotów, do Messerschmittów. Musimy tutaj też dopowiedzieć, że w Lipsk i tutaj okoliczne miejscowości Merseburg, Halle, Leuna i tak dalej, to było duże centrum zbrojeniowe, duże centrum produkcyjne w czasie II wojny światowej, w których pracowało bardzo dużo pracowników przymusowych, między innymi z terenu Polski, z okupowanej Polski, ale i ze Związku Radzieckiego, z Jugosławii, z Francji, z Czechosłowacji i innych okupowanych krajów. I właśnie tutaj za tymi drzewami znajdowały się warsztaty, w których od 1943 roku kilka tysięcy pracowników przymusowo remontowało właśnie części do Messerschmittów. W tym miejscu doszło do bardzo tragicznego wydarzenia, mianowicie kiedy ewakuowano obóz na początku kwietnia 1945 roku, a musimy wiedzieć, że Lipsk i tutaj okolice zdobywali Amerykanie, więc Amerykanie, którzy szli od zachodu, zagrażali już tutaj i Rzeszy i tym zakładom produkcyjnym, więc te zakłady zostały ewakuowane w kierunku południowym Saksonii, w kierunku granicy z Czechami. I tutaj właśnie tych pracowników ewakuowano w Marszu Śmierci, pozostawiono około 300 pracowników do zabezpieczenia terenu i później tutaj też zniszczenia tego terenu. I na kilka dni przed, właściwie to było na kilka dni przed wkroczeniem Amerykanów, SS-mani, którzy byli strażnikami tego obozu, stłoczyli pozostałych więźniów w baraku i ten barak podpalili. W wyniku tego podpalenia 80 osób, też różnej narodowości, częściowo też to byli Polacy, jak tutaj możemy zobaczyć na tym pomniku, ale 80 osób zostało zamordowanych, właśnie zostało spalonych żywcem, moglibyśmy powiedzieć. Dodatkowych kilkadziesiąt osób zostało zabitych w czasie ucieczki, zostało spalonych na drutach, kiedy próbowali opuścić obóz. Temu właśnie poświęcony jest ten pomnik i o tym miejscu też warto pamiętać. Tutaj na tym terenie możemy zobaczyć oryginalne baraki, które pozostały jeszcze, oczywiście oprócz tego spalonego, ale baraki, w których byli zakwaterowani SS-mani, wachmani tego obozu. Można je do tej pory zobaczyć. Teren jest co prawda wykorzystany przemysłowo, bo to są tereny, w których są różne zakłady w tej chwili przemysłowe, ale możemy od ulicy Heiterblickstrasse zobaczyć właśnie te oryginalne baraki. Warto dopowiedzieć jeszcze, że tutaj niedaleko przy Torgauerstrasse znajduje się małe muzeum
na terenie już w zasadzie zniszczonego do tej, w czasie wojny, fabryki Hasak. To była fabryka, która produkowała części do uzbrojenia, między innymi Panzerfausty, w których pracowało bardzo dużo kobiet z Polski, również przymusowo sprowadzonych, z centralnej Polski, gdzie Hasak miał swoje filie, z Kielc, z Częstochowy, z Radomia. I tam znajduje się mała izba pamięci, którą warto zobaczyć. Bardzo ciekawa wystawa stała, bardzo ciekawe osoby, które prowadzą i prowadzą to, ten dom, tą izbę pamięci. Bardzo przychylne i bardzo dobrze, że tak powiem, zorientowane w tych sprawach właśnie II wojny światowej i w pracowników przymusowych. W takim razie zapraszamy, pojedziemy dalej i zobaczymy inne miejsca związane z Polakami w Lipsku. Znajdujemy się na cmentarzu, tak jak tutaj widać, sporo drzew, jest kilka nagrobków. W tej chwili to jest pełni rolę parku, tak jak wiele innych cmentarzy. Johannisfriedhof, cmentarz i park w centrum miasta, a znajdujemy się w ciekawym miejscu, ponieważ mówimy o śladach Polski, śladach Polonii w Lipsku. Oczywiście nie można nie wspomnieć o księciu Józefie Poniatowskim, który tutaj w czasie Bitwy Narodów w 1813 roku utonął, stracił życie. I właśnie na tym cmentarzu, który był cmentarzem miejskim, w październiku roku 1813 został pochowany. Dokładnie w tym miejscu. Przypomina o tym ta tablica poświęcona księciu Józefowi Poniatowskiemu, ufundowana przez, jak jest ładnie tutaj podpisane, Comilitones, czyli Współtowarzyszy Broni, byśmy mogli to przetłumaczyć, 19 października 1813 roku. Właśnie w tym miejscu był pochowany książę Józef Poniatowski. Rok później został ekshumowany i przewieziony do Warszawy. Był pochowany w Warszawie i kilka lat później znowu ekshumowany i przeniesiony do Krakowa, na Wawel. Warto dopowiedzieć, że właśnie książę Józef Poniatowski był tym, który rozpoczął tradycję chowania znanych Polaków, znanych i wieszczów, i bohaterów narodowych właśnie w katedrze wawelskiej w Krakowie. A wszystko zaczęło się właśnie w tym miejscu w Lipsku na Johannisfriedhof. Kolejne miejsce związane i z Polską, i z taką dosyć ciekawą, chociaż tragiczną historią najnowszą stosunków polsko-niemieckich. Znajdujemy się w centrum miasta, w zasadzie niedaleko rynku, przed najwyższym, naczelnym sądem administracyjnym w Niemczech. Tutaj charakterystyczny budynek. Za mną znajduje się konsulat, dawny konsulat Polski, który tak jak tutaj na tej tablicy widzimy, od roku 1918, od czasu odzyskania niepodległości do początku wybuchu II wojny światowej, czyli do 1939 roku, Villa Ury, właśnie tutaj znajdował się konsulat Polski, o którym warto powiedzieć, o którym warto wiedzieć minimum dwie rzeczy. Pierwsza, w roku 1938 w Rzeszy odbyła się taka znana akcja Polenaktion, to znaczy Żydzi polskiego pochodzenia zostali wydaleni z Niemiec i część z takich właśnie uciekinierów z Saksonii, z miasta, z Lipska, handlowcy, kupcy w interesach, rodziny, które tutaj właśnie mieszkały. Około 1300 takich właśnie polskich Żydów znalazło azyl właśnie za tym ogrodzeniem na terenie konsulatu.
Tutaj to odbywało się od 28 do 29 października 1938 roku, kiedy konsulem generalnym był właśnie pan Feliks Hiczewski. Druga rzecz, o której też warto powiedzieć w tym miejscu, mianowicie niektórzy z oglądających nas będą kojarzyli nazwisko Zbigniew Brzeziński. Tutaj ojciec Zbigniewa Brzezińskiego, Tadeusz Brzeziński, przed panem Hiczewskim był też konsulem. I możemy sobie wyobrazić i wiemy, że Zbigniew Brzeziński, wiemy, że doradca prezydentów do spraw bezpieczeństwa prezydentów Stanów Zjednoczonych od Kennedy'ego, Reagana i tak dalej, tutaj właśnie za tym ogrodzeniem, tutaj na terenie tego ładnego ogrodu przy willi, no, biegał, spędzał swoje dzieciństwo, widząc jak naziści, którzy doszli do władzy, traktowali tutejszych i Żydów, i komunistów, i te wszystkie grupy narodowościowe, religijne, społeczne, które nie mogły się wpisać w ten porządek nazistowski. Także to tutaj się wszystko właśnie odbywało. Znajdujemy się w zasadzie jeszcze na terenie Lipska, chociaż tutaj kilkadziesiąt metrów dalej przebiega granica miasta. Jest taki podmiejski miasteczko Markleberg, niektórzy pewnie kojarzą, czyli jesteśmy na południu Lipska. I właśnie na południu Lipska w roku 1813, pod koniec października, od połowy 15, 16, 20 październik, odbywała się bardzo ważna bitwa, Bitwa Narodów, o której wiemy no dosyć dużo i wiemy też o tym, że podczas tej bitwy zginął książę Józef Poniatowski. Właśnie w tym miejscu Torhaus, czyli budynek bramny, troszkę wygląda jak pałac, natomiast jest to brama. 16 października 1813 roku książę Józef Poniatowski bronił tutaj tego posterunku, tego miejsca przed nacierającymi wojskami austriackimi. Widzimy tutaj mostek, który prowadzi do bramy i rzeka. Tutaj taka młynówka, która dalej płynie w kierunku Elstery. Musimy sobie wyobrazić jesień. Mówimy o końcu października. Akurat ze źródeł wiemy, że to był październik dosyć deszczowy, dosyć podmokły, więc ten strumyk na pewno był o wiele większy. Tutaj miejsca podtopione. I książę Józef Poniatowski, który tutaj z około 6 tysiącami żołnierzy właśnie bronił tego miejsca. Tutaj możemy zobaczyć, są oryginalne kule armatnie wmurowane tutaj w tą fasadę i widzimy ładnie je wyeksponowane. Wejdziemy do środka i zobaczymy bardzo ciekawą tablicę właśnie poświęconą księciu Józefowi Poniatowskiemu. Oczywiście Polacy od razu wychwycą pewne błędy tutaj w tej tablicy, natomiast tak jak widzimy, 16 października 1813 właśnie w tym miejscu książę Józef Poniatowski został mianowany marszałkiem armii francuskiej. Był to jedyny obcokrajowiec, który doznał tego zaszczytu. Tak jak widzimy, o tutaj jest nawet dokładnie wymienione, około 8 tysięcy polskiego żołnierzy, tak? 8 Korpusu u boku Napoleona, czyli 8 tysięcy polskich żołnierzy walczyło. Walczyło z kim? To możemy zobaczyć po drugiej stronie tutaj tego wejścia, ponieważ to był regiment piechoty hrabiego Kaunitz Rydberga z armii austriackiej. I właśnie tutaj odbywała się ta bitwa, tak jak mówią tablice, 16 października. Taka ciekawostka właśnie w tym miejscu, Torhaus Dylitz, warto o tym wiedzieć, warto może w swoich planach wycieczkowych czy turystycznych to ująć, ponieważ tutaj zawsze w październiku w tym czasie, czyli 15, 16, 20 październik, na tym terenie odbywa się biwak, taki piknik historyczny, kiedy ludzie w strojach z epoki od Hiszpanii aż po Rosję z tych czasów właśnie wojen napoleońskich rozbija swój piknik, swoje wozy, gdzie są marketanki, gdzie płoną ogniska, śpią właśnie ci rekonstruktorzy w namiotach i bardzo ciekawe wydarzenie tutaj się właśnie odbywa. Druga ciekawostka tego miejsca, mianowicie w tym małym budynku, w tym Torhaus, w tej bramie, mieści się Muzeum Figurek Cynowych, Cynfiguren Muzeum.
makiety z różnym przedstawieniem miast, sytuacji historycznych, bitew. Jest na przykład bitwa pod Grunwaldem przedstawiona w takiej makiecie. Bitwa właśnie narodów z ręcznie malowanymi figurkami tymi cynowymi. Bardzo ciekawe muzeum, bardzo ciekawa wystawa, chociaż niewielka, chociaż budynek niewielki, ale naprawdę bardzo ciekawa zawartość. I jeszcze jedna ciekawostka tutaj w tym miejscu, jak jesteśmy, Apelsteiny. Tutaj widzimy takie kolumny. W Lipsku jest ich ustawionych około 50, jest nie około, tylko jest ich 50. Pod koniec XIX wieku taki mieszczanin tutejszy, Teodor Apel, ufundował w miejscach ważnych dla bitwy 50 takich kamieni. Część jest poświęcona też księciu Józefowi Poniatowskiemu, to zobaczymy też takie Apelsteine. Zrobił to w taki dosyć ciekawy sposób. Mianowicie widzimy szpic, tutaj szczyt tych kamienia szpiczasty albo półokrągły i one wskazują, komu poświęcone są te kamienie. Jeżeli jest półokrągły, to jest poświęcony wojskom napoleońskim, jeżeli jest szpiczasty, to wojskom sprzymierzonym, czyli Rosji, czyli Prusom i Austrii. I tutaj akurat on je też orientował, to znaczy, że są wyznaczone strony świata, wschód, zachód i tak dalej. I miejsce opisane, kiedy tutaj w danym miejscu, gdzie ustawił ten kamień, tak jak mówię, 50 różnych kamieni w różnych częściach miasta, jakiego wydarzenia to dotyczy, a po drugiej stronie możemy zobaczyć, ilu żołnierzy brało udział w tej potyczce, czy w tym wydarzeniu. Tutaj akurat widzimy książę Józef Poniatowski, Augerau, 3000 żołnierzy brało udział w tej bitwie. W tym momencie znajdujemy się w Markkleberg, tak jak niektórzy może kojarzą, południowe obrzeża Lipska, tutaj od południa. I znajdujemy się przy jednym z tych 50 Apelsteinów, czyli kamieni ufundowanych przez Teodora Apela. Kamień numer 11, poświęcony właśnie księciu Józefowi Poniatowskiemu. 16 października tutaj w tym miejscu i zaraz okolicznej miejscowości Wachau doszło do bitwy. I właśnie 8 tysięcy żołnierzy księcia Józefa Poniatowskiego z wojskami sprzymierzonymi, tutaj akurat doszło do potyczki z wojskami austriackimi, w tym miejscu, w tych okolicach właśnie walczył. Warto powiedzieć też o księciu Józefie Poniatowskim, ponieważ to miejsce jest bardzo znane i nie będziemy tego miejsca pokazywać. W centrum miasta przy Poniatowski Plan, niedaleko Leibnizstrasse, znajduje się obelisk upamiętniający miejsce, w którym zginął książę Józef Poniatowski. Jest to zaraz nad młynówką, która dochodzi do Elstery. Miejsce to jest no, dosyć znane, także nie będziemy akurat tam tego pokazywać. Warto o tym wiedzieć. Ono się znajduje kilkadziesiąt metrów niżej miejsca, w którym naprawdę książę wpadł do wody. Tutaj też musimy powiedzieć o tej historii, kiedy pod koniec bitwy książę Józef Poniatowski razem z żołnierzami polskimi zabezpieczał odwrót wojsk napoleońskich z centrum miasta. Tutaj są różne teorie, czy to specjalnie, czy przypadkowo wysadzono most, pod którym właśnie te wojska zabezpieczające tył miały się tutaj przemieszczać razem z armią napoleońską. Most został wysadzony i żołnierze, którzy zostali odcięci, musieli wpław przeprawiać się przez tą młynówkę. I książę Józef Poniatowski, tutaj też są różne legendy, różne historie. Na pewno nie został bezpośrednio tutaj ranny w czasie tej przeprawy, natomiast z wycieńczenia był już kilkukrotnie ranny, w koniem wpław przeprawiał się przez tą młynówkę i utonął. Także nie odniósł bezpośredniej walki, powiedzmy nie odniósł ran w bezpośredniej walce w tym momencie, tylko z wycieńczenia, ze zmęczenia utonął. Tak jak wiemy, ocalał koń, ocalało siodło księcia Józefa Poniatowskiego, które jest tutejszym muzeum bitwy, natomiast książę Józef stracił życie.
Okej, znajdujemy się na cmentarzu wschodnim Ostfriedhof. Tak jak widzimy, za nami pomnik poświęcony pomordowanym i zmarłym Polakom w Lipsku podczas II wojny światowej. Tutaj możemy zobaczyć, akurat ten pomnik jest stosunkowo nowy, on powstał z inicjatywy Konsulatu Polskiego, Instytutu Polskiego w Lipsku. Jest stosunkowo nowy i możemy tutaj zobaczyć 12 tablic z nazwiskami naszych rodaków, którzy tutaj właśnie na tej łączce, na tej polance zostali pochowani. To są osoby, które pracowały w przemyśle zbrojeniowym w czasie II wojny światowej, więc tych, którzy pracowali w Erla Maschinenwerke, czy w Hasak, czy w innych fabrykach tutaj na terenie miasta, znaleźli tutaj ostatni spoczynek. Są tablice, które z wyrytymi ich nazwiskami, więc można je zidentyfikować. Oczywiście nie wszystkich. To są kobiety, to są mężczyźni, ale również dzieci, które tutaj trafiły do Lipska, czy urodziły się w Lipsku w tych warunkach właśnie wojennych. Dobrze, moi drodzy. Rafał, ja chciałem bardzo serdecznie Tobie podziękować za super ciekawe ciekawostki, ciekawe miejsca i nie spodziewałem się, że aż tyle polskich śladów jest w Lipsku. Być może jest ich jeszcze więcej. Na pewno. Na pewno. Bardzo, bardzo naprawdę dziękuję. No i przypomnijmy o książce. Tak. Polnische Spuren in Deutschland. Książka jest do wygrania. A żeby ją zdobyć, moi drodzy, trzeba odpowiedzieć na pytanie, które brzmi: ile Apelsteinów, o których mówił Rafał, znajduje się w Lipsku? Warto, naprawdę warto. Ja również dziękuję. Nie zobaczyliśmy wszystkich na pewno miejsc, jest ich o wiele więcej. Czy studenci, czy ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają turystycznie, czy ludzie, którzy tutaj mieszkają, na pewno odkrywają i będą odkrywać jeszcze wiele innych miejsc. Nie tylko takich smutnych właśnie jak tutaj i tragicznych, związanych z II wojną światową, czy z pomnikiem Bitwy Narodów, ale związanych z uniwersytetem, z handlem, z muzyką i tym wszystkim, z czym wiąże się Lipsk. Dzięki, odkrywajmy Lipsk. Dzięki. Do zobaczenia. Bardzo serdecznie. Cześć. A Wam, jeżeli się podobało, to zostawcie łapkę, subskrypcję. Albo dwie. Dokładnie. I widzimy się w następnych produkcjach. Pozdrawiamy. Cześć.